Cześć! W tej części kursu tworzenia postaci stworzymy animację postaci przy pomocy blueprinta animacji. Postać już się rusza, nasłuchuje przycisków czy pada i przesuwa się, jednakże nie ma żadnej animacji. Animacje nie wpływają na ruch, ale lepiej to wygląda. Wejdźmy do katalogu Mesh i wybierzmy cecha postać 01 blueprint, czyli blueprint animacji, który wcześniej stworzyliśmy. Po lewej wybieramy Event Graph, ponieważ potrzebujemy stworzyć pewne zmienne, które będą później wykorzystywane. TryGetPawnOwner pozwala uzyskać różne wartości, różne parametry naszego gracza. W tym przypadku chcemy uzyskać jego prędkość poruszania się. Jest to wektor. Oczywiście można uzyskać prędkość w wersji zmiennoprzecinkowej, czyli w formie floata, wybierając wektor length. To jest długość wektora, czyli niejako prędkość. Jeżeli wektor jest dodatni, to jest do przodu w prawo. Jeżeli ujemny, no to do tyłu lub w lewo. Stwórzmy nową zmienną, naciskamy plus variable, nazwijmy ją prędkość. Bez polskich liter, nie jest to wartość boolean, więc true false, więc zamieńmy to na wartość float. Kolory mają znaczenie i kolory łączą się ze sobą. Wybieramy prędkość, przeciągamy lewym przyciskiem, tutaj wybieramy set, ponieważ ustawimy prędkość gracza zgodną z długością jego wektora, czyli po prostu będziemy przechowywać tutaj prędkość, z jaką porusza się postać. I będziemy mogli dopasować do tego odpowiednią animację. Łączymy to wszystko z tym klockiem. No i teraz mamy już prędkość gracza, którą możemy wykorzystać. Jest to zmienna, którą wykorzystamy za chwilę. Przejdźmy do AnimGraph, ponieważ tutaj tworzy się całe drzewko animacji, które w zależności od przyciśniętego przycisku odpowiednio się zachowują. Stwórzmy nowy stan maszyny. Możemy go nazwać jak chcemy. Na przykład ruch. Wejdźmy do środka. Teraz to są elementy zagnieżdżone, więc co chwilę będziemy wchodzić głębiej, jak to w Incepcji. Dodajmy nowy stan, add state, i nazwijmy go jak chcemy, na przykład chodzi, ponieważ będzie odpowiadał za chodzenie. Wejdźmy znowu do środka tego chodzi i zobaczymy, że tutaj już głębiej się nie da, bo mamy output animation pause, czyli pozycję, jaką przyjmuje gracz, taką no wyjściową. Wybierzmy Asset Browser, ponieważ mamy tutaj spis wszystkich animacji. Możemy dopisać dowolną, ale ponieważ stworzyliśmy już taką fajną animację, która przechodzi ze stania do chodzenia i biegania, przyciągnijmy z tej dwa biega lub tu biega. No i tutaj możemy wykorzystać właśnie naszą prędkość. Tutaj prędkość, pamiętamy, że oś nazywa się prędkość, a tutaj mamy zmienną prędkość, ale one nie kolidują ze sobą, a jak się fajnie tak samo nazywają, no to łatwiej je połączyć. Jeżeli byśmy nie zmienili na osi stoi tu biega prędkość z non na prędkość, no to byłoby non. Wróćmy do ruchu, czyli krok wyżej i łączymy entry z chodzi. Jeszcze to nie wszystko, wróćmy wyżej do AnimGrapha. No i teraz jeżeli ten stan ruchu połączymy z output pause, oczywiście musimy skompilować, zobaczymy, że postać stoi, no bo nie ma żadnej prędkości przypisanej. Stoi, więc już wygląda lepiej niż nie jest w tipodzie, czyli rozkraczony. Ok. Możemy włączyć granie, no i na razie no, stoi dalej. Porusza się oczywiście, ja nie będę poruszał dalej, bo porusza się dalej jak klocek. Musimy teraz wejść do gracz charakter, do blueprint charakter, ponieważ animacja jest tylko wyświetlaniem. Animacja nie wpływa na ruch. Na ruch wpływa capsule component. Blueprint animacji możemy przypisać do anim class naszego obiektu 3D, czyli tutaj. Możemy go wybrać w content browserze, aby było łatwiej. Oczywiście prawdopodobnie na liście byłoby ich kilka, bądź nawet jeden, ale łatwiej wybrać konkretny, który chcemy wykorzystać, czyli tą klasę. I wybieramy tutaj albo z listy, lub naciskamy po prostu strzałkę, aby wskazać konkretny element. Jeżeli teraz skompilujemy lub po prostu uruchomimy grę, zostanie ten blueprint skompilowany, no i widzimy, że postać stoi, a przy okazji porusza się za każdym razem. No do tyłu i na boki porusza się tak, jakby się poruszał do przodu.